Cześć, witajcie. Mamy wtorek, zapraszam na klina. Moi drodzy, dzisiaj sobie lecimy z książki Codzienne afirmacje i na 27 czerwca czytamy taki tekst. Akceptacja siebie. Dzięki coraz większej akceptacji siebie zaczynam rozsiewać otuchę. Dzisiaj będę... Dodawał odwagi sobie i tym, którzy mnie otaczają. Dawniej krytyka, odrzucenie i strach wzbudzały we mnie zniechęcenie. Kiedy jestem zniechęcony, daję upór swoim emocjom, reaguję obronnie i zamykam się w prywatnym systemie przekonań, doskonale usprawiedliwiającym wszystkie moje poczynania. Zniechęcenie to relikt przeszłości, zakopię go i zostawię w spokoju. Krytyka to jeden z najpotężniejszych instrumentów służących do wzniecania poczucia zniechęcenia. Krytyka to jeden z, jedna z głównych metod podkopywania samooceny krytykując swoje dzieci wcale im nie pomagam. Nikomu nie pomogę przezwyciężyć nie, nieśmiałości, zawstydzając go. Dzisiaj będę ćwiczył akceptację siebie i innych, mimo ich niedociągnięć. Nie muszę tolerować zachowań, które są nie do przyjęcia, ale przy każdej sposobności będę starał się dodawać innym otuchy. Moi drodzy, tu jest w ogóle. Kilka fajnych wątków poruszonych. Jednym z nich między innymi jest to, że y, kiedy zniechęcimy się, to co mi, pociągnijmy ten temat z niedzieli. Czyli zaczynasz działać, coś, wiesz, tam się dzieje w tobie i zmienia swoje życie, pojawią się jakieś mądrale, skrytykują cię, zniechęcisz się i zaczyna wtedy racjonalizowanie się pojawiać. No nie ale przecież mają rację, nie da psa kiełbasa, dzie, to, to, to kurde, nie dla mnie i w ogóle i w ogóle. I, i wiesz, po prostu odpuszczasz temat. I wtedy jest tak, że jeżeli komuś nie udał się jakiś na przykład interes, ktoś coś zrobił, wiesz, no, założył działalność, padło, nie, nie wyszło, kupa długów nie? i całkiem możliwe, że z jego winy, chociaż nie zawsze. I teraz ty chcesz założyć działalność, no i kurde, sobie myślisz fajnie, uda mi się i tak dalej. Spotykasz takiego człowieka, on ci mówi: Daj spokój, kurwa nie w Polsce, to się nie da w ogóle, nie ma szans. I teraz twoje obawy, które są przed krytyką, przed oceną i tak dalej, twój sabotażysta to doskonale wykorzystuje, bo ci mówi tak, on dobrze gada. Absolutnie. I otaczasz się kółkiem takich osób, którym nie wyszło, tylko po to, żeby potwierdzić na zewnątrz, żeby sam siebie przekonać do tego, co już wiesz, do tego, w co wierzysz. I usprawiedliwiony możesz dalej siedzieć po prostu wiesz o co chodzi I to, jest, to jest tak częste czasami, że to się w głowie nie mieści jeden z tych właśnie wątków, nie? No i druga rzecz fajne takie rozdzielenie tutaj powstaje między tolerowaniem a akceptowaniem, bo to jest tak bardzo często my te pojęcia mylimy bardzo często uważamy, że tolerowanie i akceptowanie znaczy to samo, ale to tak nie, to tak nie musi być. Bo jeżeli ja na przykład akceptuję cudze jakieś dziwne zachowania, dobra, nie mój cyrk, nie moje małpy, chcę tak żyć, to niech sobie żyje, jego sprawa. Ja to akceptuję, ale na przykład pewnych rzeczy nie toleruję. Na przykład umie w domu czy coś, załóżmy. Ne? No, już taki prosty przykład, załóżmy, że ktoś, nie wiem, no, yy, upija się. No, ja pierdzielę, no, jak ja bym nie akceptował tego, że są inni pijący alkoholicy, to już nie wiem, co to by było ze mną. Więc akceptuję z pełnią to, że ludzie po prostu chlają na umór, jak świnę. Nie wszyscy oczywiście, ale bywa. Yy, ale na przykład, absolutnie takiego zachowania yy, u siebie nie będę tolerował, koniec. kropka. I nie ma zmiły. miły. No, u mnie nie ma takiego chlania jakiegoś, wiesz. To jest różnica. I to samo, jeżeli chodzi o samego siebie, tak? Wiesz, bo możesz mieć. Masę różnych rzeczy, które chciałbyś zmienić. A prawda jest taka, że zmieni się w momencie, kiedy je zaakceptujesz, bo jak je zaakceptujesz, to wtedy jest szansa na to, że hej, kurde, no tak mam. I okej, okay, mam tak, z jakichś powodów mam, z jakichś powodów w ten, a nie inny sposób się zachowuję, z jakichś powodów jestem nerwowy, z jakichś powodów się uzależniłem, jestem alkoholikiem i tak dalej, i tak dalej. Akceptujesz to. Ale wtedy może się pojawić jeszcze pytanie. Akceptuję to bardzo dobrze, jest mi dużo lżej. Ale czy to będę tolerował? Wiesz. Może jednak, hej, no mam tak, bo mam, ale czy muszę to tolerować? Może jednak warto żyć inaczej? I wracamy do filmu z ostatniej niedzieli. Jak to fajnie, płynnie przeszło. A sam siebie zaskoczyłem. A może tylko mi się tak wydaje, a jak to oglądacie, to sobie myślicie, myślicie co ty, chłopie, pieprzysz w ogóle. Dobrego dzienka życzę Wam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia jutro. Cześć.